Żużlowy magazyn bez hamulców. Witam Państwa. Ja nazywam się Dariusz Ostafiński. Ze mną goście Marcin Majewski, N-Sport Plus. Dzień dobry, witam serdecznie. I Kamil Hynek, WP Sportowe Fakty. Dzień dobry. Zaczynamy od Tomasza Goloba, tą naszą dzisiejszą lożę prasową, bo Marcin był u Tomka, nagrał bardzo długi materiał. Efekty będziemy mogli zobaczyć nawet dzisiaj o 21 w N-Sport Plus. Ale zanim Marcinowi oddam głos, to sobie zobaczymy taki króciutki filmik. Ja nie mam problemu, żeby jeździć sobie na wózku, żeby przesiadać się do samochodu, czy korzystać na co dzień. No to jest taka rzecz jak każdego z nas, buty lub rower, tak? No to dla mnie to jest taki ja na to mówię, motorek, rowerek. Nie używam nazwy wózek, ale taki zamiennik jak rowerek, motorek i rzecz normalna. Nie ujmuję to nikomu, kto robił duże rzeczy, tak? Wręcz przeciwnie. Myślę, że dogadanie się z taką rzeczą daje dużo więcej energii, pomysłu takiego zaakceptowania siebie z tym wózkiem. No dobrze, Marcin. Dziś program z Tomaszem Golobem. Ty z Tomkiem rozmawiałeś, efekty dzisiaj, ale chcielibyśmy, żebyś coś nam już teraz opowiedział, żeby nie było tak. Zakładam, że sobie te najlepsze rzeczy i tak zachowasz na wieczór, to zobaczymy wtedy. A teraz, no właśnie, w jakiej formie jest Tomek? Jak ty to oceniasz? Widzieliście się ostatnio, w ostatnim czasie kilka razy. Dużo się mówi o tym, że Tomek miewa te swoje huśtawki nastrojów związane ze stanem zdrowia. Tam wiele ostatnio, my też pisaliśmy o zapaleniu układu moczowego. To jest jakiś problem wynikający z tego, w jakim stanie fizycznym jest Tomek. No ale proszę, mów, bo ty wiesz więcej. Znaczy nie, ja chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że taką mam refleksję. Wychodzę z domu od Tomasza Goloba. I operator, z którym jestem, mówi, słuchaj, dzisiaj tu jest naprawdę, zobaczyłem, powiało tu naprawdę dzisiaj optymizmem. Mówi, a Tomasza Goloba, wcześniej nie miałem z nim kontaktu, gdzieś tam słyszałem co i jak, ale jak zobaczyłem w jakiej jest formie, to mi powiało optymizmem. I muszę przyznać, że od listopada byłem u Tomka parę razy, odwiedziłem go parę razy i muszę przyznać, że widzę, że Tomek budzi się do życia, widzę, że chce wyjść do ludzi, chce jakby być w żużlu, chce pomagać. Już tam wiadomo, pomaga przy odbudowie Polonii Bydgoszcz. I wydaje mi się, że widzę dużo takiego optymizmu, takiego... Wiadomo, że to jest osoba, która powiedzmy jest na tym rowerku, jak to mówi Tomek Golob i miewa lepsze i gorsze dni. Przypomnijmy, że to był żużlowiec, który przez 30 lat był, nie było go w domu, teraz w tym domu jest cały czas i na dodatek jest na tym swoim rowerku. No on potrzebował czasu, żeby się z tą nową sytuacją oswoić, prawda? Tak, on potrzebował czasu i wydaje mi się, że jak Państwo dzisiaj obejrzycie tą rozmowę z Tomkiem Golobem, to wydaje mi się, że właśnie tam ten Tomek właśnie pokazuje się jako taka osoba, która trochę już jakby to przetrawiła, tak? Która jakby pewne rzeczy jakby zaakceptowała, ułożyła sobie w głowie, a myślę, że to jest szalenie ważne. Ja to tak trochę powiem osobiście, miałem tatę, który był chory, nigdy nie był na wózku, ale był osobą szalenie sprawną, szalenie, ale przez całe życie ciężko mu było zaakceptować, że choruje na coś, na co nie ma lekarstwa, że nie będzie lepiej. I uważam, że to był taki trochę trud, kiedy ta osoba właśnie nie jest w stanie sobie pewnych rzeczy ułożyć w głowie. U Tomka chyba też długo było tak, że on się chował gdzieś tam, tak? Właśnie z tego powodu, że też chyba nie chciał, żeby ludzie oglądali go w tym stanie, w jakim się znalazł, tak? On samego siebie nie akceptował w tym położeniu, na wózku, tak? On opowie trochę o tym dzisiaj, natomiast myślę, że Tomek, tak, ja też tak to, absolutnie też tak to odbierałem i myślę, tym bardziej, że pamiętam, jak nieraz rozmawialiśmy o zawodnikach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, prawda? I teraz Tomek jakby widzi, że wiadomo, co się wydarzyło, w jakiej on się znalazł. Natomiast myślę, że to, jak kibice jednak cały czas są z Tomkiem Golobem, bo nawet go zapytałem o to, czy zagląda do mediów społecznościowych, prawda? Bo ja jak zaglądam tam i widzę, co ludzie piszą o Tomku Golobie, to tam tak naprawdę niczego złego prawie nigdy nie zobaczyłem, tak? I widzę, że oni są z tym Tomkiem naprawdę cały czas.
Zatem... No dobra, no. Marcin, a powiedz, o ile możesz zdradzić, albo ile może zdradzić, a Szwajcaria, bo wiemy, że Tomek wysłał tam swoje papiery. Oczywiście znaczy, chodzi o te wszystkie rzeczy zdrowotne i czeka na jakąś odpowiedź. Czeka na jakąś odpowiedź, to mogę powiedzieć, że coś opowie, czy ta odpowiedź jest, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że u Tomka jest taka ogromna ostrożność, co będzie dalej. Ale to chyba dobrze, bo wtedy jest, no niestety, tak. W razie, gdyby coś nie wyszło, to i ten zawód będzie mniejszy, tak? Nie będzie tego tak bardzo przeżywał. Zdecydowanie, natomiast nie wiem, czy Tomek dostanie taką informację od jakiejkolwiek kliniki, czy to szwajcarskiej, czy jakiejś innej, że tak, pomożemy panu w 25%, w 5% albo w 50%. Myślę, że gdzieś to będzie, no to trzeba gdzieś wyważyć, prawda, bo może się pogorszyć, ale może być też, prawda, lepiej. To jest to ryzyko. I pytanie, jak duże jest to ryzyko? Być może medycyna idzie do przodu i będzie można określić, że faktycznie to jest duże ryzyko. Natomiast myślę, że to wszystko jest tam bardzo wnikliwie sprawdzane. Myślę, że tutaj trochę jest odrabiana lekcja po Chinach. Tak, zdecydowanie. I tutaj i to myślę, i dobrze, no w końcu człowiek uczy się na błędach, prawda? W związku z tym uważam, że jeśli już się na coś decydować, przecież ten czy lot, czy gdzieś wyjazd, no wiąże się z jakimś też określonym wysiłkiem. Tomek, żeby wrócić do tego, co było przed Chinami, też potrzebował sporo czasu. Zatem, ale generalnie muszę powiem, że wydaje mi się, że taka coraz lepsza energia od Tomka, dużo więcej uśmiechu, no ale też muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu też dla osoby, która się opiekuje Tomkiem, dla jego partnerki życiowej, dla Marioli. Uważam, że to jest też szalenie... No tak, bo ona jest też w bardzo trudnej sytuacji. Tak? Jest w bardzo trudnej sytuacji, ale widać, jak Tomkiem opiekuje się, jak to wszystko jednak dobrze funkcjonuje i wydaje mi się, że to trzeba też... Trzeba powiedzieć też w ogóle to, że Tomasz, jak był aktywny przed wypadkiem, on był człowiekiem, który nie potrafił na miejscu usiedzieć i to jest podwójnie dla niego trudna sytuacja. Oczywiście, tak? to jest wiadomo, że to jest wyzwanie tak po ludzku dla związku, prawda? Absolutnie. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to też trzeba o tym powiedzieć, to też trzeba zaznaczyć, bo to jest trochę taki bohater drugiego planu. Natomiast absolutnie wydaje mi się, że to też jest ogromna praca. Oczywiście też tutaj pomoc ogromna rodziny, ale też warto też na to zwrócić uwagę. Kamil. Jeszcze jedno pytanie, a to, że Tomek tak wyszedł do ludzi, to nie jest też troszkę pochodna tego turnieju w Bydgoszczy, że zobaczył, że ci ludzie są naprawdę z nim i że ta jego choroba czy skorzenie to nie jest żadna jakaś straszna ułomność? Na pewno, natomiast wydaje mi się, Tomek takiego ładnego słowa używa w tej rozmowie, to znaczy, że potrzebujemy siebie nawzajem, tak? Czyli jak on ładnie to określił, jak przyjechał na ten turniej asy dla Tomasza Goloba w Bydgoszczy. On to ładnie opowie w tej rozmowie. Co on wtedy poczuł? Co jemu się przypomniało trochę? I wydaje mi się, że to absolutnie dostał takiego kopa. No, tym kopem to jest też to ile widzi przecież również ten turniej piłkarski, który był w grudniu. Myślę, że tam... No ja jestem pod wrażeniem tego turnieju. Tutaj wielkie ukłony w stosunku do Rafała Lewickiego. Natomiast też chcę powiedzieć, że ja cały czas słyszę słowa Piotra Protasiewicza, który dzisiaj ma urodziny i chciałem mu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Uważam, że to były dla mnie poruszające słowa. Tak. To zdecydowanie takie zaskoczenie, nie? Bo one jednak padły z ust człowieka, o którym było takie przekonanie, że to nie jest przyjaciel Tomasza, że oni są trochę po przeciwnych stronach barykady, że rywale z toru, nie? A jednak Piotr Protasiewicz zachował się fantastycznie, docenił klasę Tomka. Zresztą chyba Tomek też powiedział z kolei, że Piotr Protasiewicz był jego najpoważniejszym rywalem, przynajmniej tu na tych ligowych torach, bo Carsonów i innych to on miał od święta. No i człowiek, który był trochę w cieniu Tomasza Goloba cały czas. Trochę tak. Panowie, ale wiecie co, ja muszę wam powiedzieć, już jeśli mówimy o Piotrku Protasiewiczu, dzisiaj są jego urodziny. Ja uważam, że każdy z nas wie, jak jesteśmy facetami i zdobyć się na takie słowa, uważam, że gdzie Piotrek Protasiewicz o tym powiedział, ile razy tam płakał przez niego, tak? Ile razy pokłócił się z żoną o Tomka Goloba, to uważam, że to jest naprawdę coś takiego niesamowitego. I uważam, że Piotrek Protasiewicz, któremu od razu wysłałem SMS-a, mówię, słuchaj, naprawdę siedzę i mnie po prostu... Pokazuje to klasę po prostu człowieka. Tak, absolutnie, duża klasa. Panowie,
Zostańmy jeszcze na moment przy Tomaszu Golobie, bo całkiem niedawno podawaliśmy taką informację, bo to troszkę Leszek Tylinger, były prezes Polonii, nas zainspirował. On uważa, że Polonii nie kupił Jerzy Kanclerz, tylko Zbigniew Boniek do spółki z Tomaszem Golobem. Ja przyznam, że dzwoniłem do prezesa PZPN-u zaraz po otrzymaniu tej informacji. Prezes najpierw powiedział, że chętnie ze mną porozmawia, ale jak usłyszał pytanie, czy to on kupił Polonię i czy do spółki z Tomaszem, to powiedział, że jest w Afryce i w tej chwili nie ma czasu, wróci za tydzień i nie był w stanie mi już odpowiedzieć, czy w ogóle mu kiedykolwiek będę mógł to pytanie zadać. Jak myślicie, jest możliwe, że tak się stało, że to nie Jerzy Kanclerz, ale ktoś inny stoi za Polonią? Bo dla mnie by to była rewelacja, jakby to był Boniek z Golobem. No. Znaczy ja uważam, że klub, którego otwarzam, jest Zbigniew Boniek i Tomasz Golob, to ja jakbym jestem człowiekiem, który ma pieniądze na sport, to ja od razu przychodzę i mówię tak, to ja coś tu kładę na stół. Nie, bo drugich takich nazwisk, no po prostu, jeśli to byłaby prawda, nie miałby nikt inny w Polsce. Ale my ostatnio nawet pisaliśmy z Jarkiem Galewskim, że nazwiska Boniek i Golob otwierają drzwi praktycznie we wszystkich firmach, we wszystkich placówkach wchodzi się i ludzie po prostu kłaniają się w pas, prawda? I pytają, ile potrzeba. No, wydaje mi się, że Jerzy Kanclerz pojedynkę nie dałby rady tego udźwignąć. Też nie mam, nie widziałem w papierach jakiegoś zeznania majątkowego pana kanclerza, ale wydaje mi się, że najprawidłowsza opcja to była, że za Jerzym Kanclerzem stoi po prostu Zbigniew Boniek i z tylnego siedzenia trochę rządzi. Ja powiem tak, ja bym się cieszył. To ja powiem tylko tak, Tomasza Goloba też o to zapytałem. Powiem tak, i Tomasz Golob dyplomatycznie? Coś o tym powiem. Na pewno coś jest na rzeczy i wydaje mi się, że to myślę, że tutaj Zbigniew Boniek, Tomasz Golob, Polonia Bydgoszcz, to wszystko się układa i myślę, że to jest kwestia najbliższej tutaj takiej przyszłości. No, ale czekamy, aż prezes wróci z Afryki. Czy Tomasz Golob był świetnym ambasadorem marki Polonii Bydgoszcz, prawda? Twarzą tej nowej, odrodzonej Polonii. Tomasz Golob ma pomysł, zresztą powie o tym, o jakie hasło powinno obowiązywać w Bydgoszczy a propos żużla. To muszę powiedzieć, że jakby to się układa i absolutnie co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast też jest kwestia taka, w Bydgoszczy ten żużel upadł strasznie. Strasznie no tak, upadł. Tak, wydaje mi się, że to jest miasto, które będąc tam ostatnio częściej, widziałem, jak to miasto się rozwija, jak to jest duże miasto, jak tam ludzie tak naprawdę poza... Oczywiście jest koszykówka, jest siatkówka, ale tak naprawdę Bydgoszcz żużlem stoi. Wydaje mi się, że te kilka lat posuchy, no fajnie by było, gdyby to zaczęło wreszcie wychodzić też na prostą. Wydaje mi się, że to nie będzie trudne, jeśli Tomasz Golob i Zbigniew Boniek będą absolutnie tutaj twarzami tego nowego projektu pod tytułem Polonia Bydgoszcz, żeby zapewnić stadion. O sukces jesteśmy spokojni. Ale uważacie, że Zbigniew Boniek jako właściciel, współwłaściciel Polonii Bydgoszcz, no to jest, że tak powiem, etyczne z jego strony? No może jest, być. Jest prezesem może PZPN-u, być, nie ma a żadnych... kiedyś był wiązany z zakładami bukmacherskimi i to się źle odbijało. Znaczy, nie ma żadnych przeszkód formalnych. Ja rozmawiałem z wiceprezesem związku, panem Eugeniuszem Nowakiem, z Bydgoszczy zresztą. I on powiedział, że absolutnie nie ma żadnego zakazu. Ja też tak na to patrzę. Ja nie widzę w tym problemu. To nie jest klub piłkarski. Gdyby to był klub piłkarski, to tak, to wtedy byłby problem. Panowie, dobra, zostawmy Tomasza. 21. oglądamy N-Sport Plus. Dziękuję, zapraszam. A teraz pozostańmy przy N-Sport Plus, Marcin, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak to będzie w tym roku, bo wiadomo, że do gry weszło Eleven jeszcze. I teraz tak, ja się zawsze, jak tam gdzieś się po cichu zastanawiam, to myślę sobie, to jak to będzie? To będzie rywalizacja? Będziecie walczyli na ekspertów, kto lepszego, kto ciekawsze komentarze? Jak będzie wyglądało? Jak będzie wyglądał? Wiemy, że będą robione mecze tak samo, to wiemy, bo tak musi być. Tak jest, no to w związku z tym na pewno będzie, proszę Państwa, świetna oprawa graficzna, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Jeszcze ją tutaj dopieszczamy, a to jest oprawa, którą my przygotowujemy i to będzie oprawa, która będzie też w meczach pokazywanych w Eleven. Natomiast co do tego, jak będzie, no będzie na pewno, będzie inaczej, będzie, chciałem powiedzieć, że będzie na
na bogato. Myślę, że o pewnych rzeczach nie mogę jeszcze powiedzieć, bo jakby tutaj trwają prace, to wszystko wypieszczamy tak, żeby na pierwszy magazyn... A Kamil miał parę kadrowych pytań. magazyn, pierwszy magazyn już zapraszamy 31 marca w N-Sport Plus. W związku z tym tutaj absolutnie myślę, że to, co przygotujemy, to jak ten magazyn będzie w nowym sezonie wyglądał, na pewno będzie wyglądał inaczej. Zawsze obiecywałem i mówiłem, że proszę poczekać, proszę włączyć, nic więcej nie powiem. Myślę, że nikt nie był rozczarowany tym, co i jak pokazywaliśmy. Dobrze, Kamil, bo chciałbym Ci dać możliwość zadania Marcinowi pytania. Dwóch na jednego, to jak to się mówiło? No ale wiesz, mamy przewagę. Ale nie mamy łysy. Mamy przewagę. Dobra, to Kamil, pytanie. No przede wszystkim, czy będzie zastępstwo za Joannę Cedrych, no bo nie ma co ukrywać, parę męskich kibicowskich serc złamała swoją wiadomością, że nie będzie jednak w NC Plus dalej, a jednak uroda i merytoryka tam się zgadzała, także jakoś to staracie się wypełnić tą lukę, czy jednak zostanie wakat? Nie, myślę, że spokojnie, proszę dać nam trochę czasu, pracujemy nad tym i myślę, że naprawdę tą męską widownię tutaj chciałbym uspokoić, to na pewno, to tak powiem, natomiast chciałem powiedzieć, że oczywiście no, będziemy mieć jednego wyjątkowego eksperta, ale kto to będzie, to też proszę mi jeszcze wybaczyć, ale powiedzieć nie mogę, natomiast będą ci eksperci, którzy byli z nami od samego początku, też którzy się pojawiali w poprzednich latach. Wiemy, kibice ich, tych naszych ekspertów lubią, cenią i to na pewno będzie Krzysztof Cegielski, to będzie Tomek Bajerski, będzie Piotr Świderski, będzie Mirek Jabłoński, będzie też Wojtek Dankiewicz, wróci też do nas Dawid Stachyra, którego dawno nie było. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj spokojnie, jeśli chodzi o ekspertów, to dalej będziemy trzymać absolutnie. Jeszcze najważniejsze pytanie od kibiców. Czy Tomasz Dryła będzie komentował mecze Motoru Lublin? No, to zastanawiamy się nad tym, jak to będzie. A wy uważacie, że powinien, czy nie? Trochę inna sprawa niż z Zbigniewem Bońkiem. Ja chyba myślę, że nie. Znaczy, tak mi się wydaje, oceniam ale to na podstawie jednego felietonu, który Tomek chciał kiedyś u mnie opublikować. Widać, że jest całym sercem za tym motorem i tam z tego serca trochę gdzieś mi ten obiektywizm ucieka, ale może się mylę. Zależy, trzeba by było spróbować zobaczyć, właśnie, jak to wygląda. Właśnie, jeden mecz na próbę zobaczyć. Ja od razu muszę powiedzieć. Może się potrafi wyłączyć. Nigdy nie spotkałem się z tym, a przecież słucham tego, co robi Tomek, absolutnie. Nigdy nie widziałem i jakoś nie odczułem, że Tomek jest gdzieś nieobiektywny. Uważam, że akurat jest naprawdę... Czyli zamykał serce. Trzyma fason i absolutnie i nie dam tutaj złego słowa powiedzieć i całym... I tutaj nogami, rękami będę tutaj dobrze bronił. Obiektywizm u Tomka absolutnie dobrze, jest. Dobrze, kończymy te tematy magazynowe. Ja chciałbym się tylko pochwalić, że my też będziemy robili swój magazyn w trakcie sezonu. Może to duże słowo, ale też będziemy tutaj jakby naszą produkcję. Też będą ciekawi goście co tydzień. Zobaczymy, jak to wypali. Myślę, że będziemy się fajnie uzupełniali, bo to o to chodzi. Ta oferta dla kibiców będzie bogatsza. Tylko zawodników, jak najwięcej zawodników. Zapraszamy tutaj też do Warszawy, bo to jest szalenie ważne. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę. My mieliśmy, Marcin, tydzień temu całą krajową widziałem, czołówkę, oglądałem elita, i no. Trochę wam zazdrościłem, wam powiem szczerze. Natomiast myślę sobie, że bardzo się ucieszyłem, że jest ten regulamin, że po pół godziny tak. Po zakończeniu meczu będą zawodnicy dostępni. I to jest tym, też bardzo ważne. O tym chciałem porozmawiać z wami, bo no właśnie, zawodnicy trochę narzekają na to, że już nie będą mogli gdzieś tam uciekać i chować się po busach. Tłumaczą to na swój sposób, mówią, że zmęczeni, że 3 godziny w kewlarach, że upał i w ogóle, że oni nie wiedzą, co mają mówić, że czasami potem z tych ich wypowiedzi takich gorących, pomeczowych wychodzą troszkę krytyczne czy tam niepotrzebne artykuły. No właśnie, a jak wy sądzicie, czy powinno się zmuszać zawodników do tego, żeby nam udzielali odpowiedzi? Kamil? Ja jestem do tego dosyć sceptycznie nastawiony z tego względu, że jest wielu zawodników, którzy nie chcą po prostu udzielać rozmów od razu po zawodach, a po prostu jeżeli komuś, jakiemuś zawodnikowi
dany dziennikarz nie przypasuje, no to może przecież pod taką ścianką zdawkowo odpowiadać tak, nie i nie zleci mu pół godziny, tylko 20 minut, 15 minut i dziennikarze po prostu odejdą od takiego zawodnika i oni będą wolni. Także. Nie wiem, czy pamiętasz, bo tydzień temu zawodnicy mówili, że najlepszym rozwiązaniem były konferencje prasowe. I oni się nawet trochę dziwili, że oni przychodzą na te konferencje, a tam nie ma pytań. Natomiast potem ich dobrze, każdy to ja powiem o takiej sytuacji. To ja powiem, bo to ja mam konkretna kawa sytuacja. Kawa na ławę. No, kawa na ławę, tak. To chciałem powiedzieć o takiej sytuacji, jaka miała miejsce, jeśli ja dobrze pamiętam, 2017 rok, półfinał, w którym jedzie Faluba z Toruniem i Toruń awansował do... To jest 2016 rok chyba, tak? Bo już mi się teraz pomyliły sezony. Ale w każdym razie Jason Doyle robi 4 punkty w 4 startach i nie można go nigdzie znaleźć. Jest tą osobą, która między innymi przyczyniła się do tego, że nie ma, że drużyna nie awansowała do dalej, tak? Do finału. I co? I wszyscy mnie się pytają, a czemu nie rozmawialiście z Jasonem Doyle? Gdzie jest Jason Doyle? I my chodzimy i szukamy i odbijamy się od... Po parku maszyn reporterzy odbijają się od ściany do ściany. Nie ma, wyjechał już i tak dalej. Uważam, że to tak być nie powinno. Jeśli ktoś nawali również w meczu, to powinien wziąć i przyjść i powiedzieć, słuchaj, stanąć twarzą w twarz i powiedzieć, co się stało, prawda? To tak być nie może. Nie, no ja też akurat uważam, że tutaj jakby zawodnicy powinni być bezwzględnie do dyspozycji. Okej, można kogoś zrozumieć w wyjątkowej sytuacji, że powiedzmy, no ale to nie może być reguła, tak? Ktoś może odmówić raz, ale nie może być zawsze tak, że jego nie ma po prostu, tak? Czy ucieka się, chowa, tak? Nie. Właśnie tak jak ty mówisz, Marcin, no Jason Doyle, no trzeba przepytać faceta, tak? Co się stało? W czterech biegach robi 4 punkty. Ale może być taka sytuacja, że może nie przy telewizji, no bo telewizja trochę, że tak powiem, inne moce ma, natomiast przy zwykłych dziennikarzach to po prostu by się kończyło pewnie tak, nie, jak ci się jeździło, fajnie, co się stało, nie wiadomo, dopiero będziemy sprawdzać, no i tak to będzie wyglądać. Znaczy ja uważam, że zawodnicy powinni być dostępni absolutnie po meczu i wydaje mi się, że to absolutnie tak być nie może, że nagle po meczu gdzieś zawodnicy się chowają i nie wiem, mamy na przykład wejście do magazynu PGE Ekstraligi i na przykład jestem na miejscu i chodzę i latam po... Gdzie jest bohater, prawda? Gdzie jest ten bohater i przychodzę, patrzę po busach. No, moim zdaniem to tak być nie powinno, prawda? To jednak uważam, że to się zmieni w nowym sezonie. Tu też duży ukłon w stosunku do PGE Ekstraligi, No tak, ale to widzisz, to wszystko trzeba wymuszać siłą, bo ja też pamiętam akurat... Znaczy, może ja nie uważam, że siłą, ale uważam, że pewnie zawodnicy też muszą zrozumieć, że im częściej się pokazują, im więcej ich jest w mediach, tym jest lepiej dla nich. Budują swój wizerunek, budują pełna swoją, zgoda, nie lubię tej nazwy, swoją wartość medialną, tak to się mówi fachowo. I w związku z tym uważam, że to jest ich też trochę ich obowiązek. Ja rozumiem, że jest czasami 30 stopni i tak dalej. No my też jesteśmy i też pracujemy. Ja wiem, nie chcę porównywać. My też nie możemy się tłumaczyć, że jest 30 stopni. No właśnie. No kewlarów co prawda nie zrobiłem mamy, wywiadu, bo było 30 stopni. Ale to no też nie, jest stresujące zajęcie. Ja pamiętam akurat może nie z ligi. No, pamiętam uciekającego Maksyma Drabika. Nie powiem, że mi się głupio zrobiło, ale swoje pomyślałem. Co z tym Maksymem Drabikiem ucieka? Nie wiem, ucieka. A ja pamiętam taką sytuację, to było kilka lat temu, Patryk Dudek po meczu chyba w Zielonej Górze, no jeszcze był juniorem, nie wiem, około 19-20 lat, wtedy dosyć tam ostro mama mieszała i spytał się na konferencji prasowej, czy jest jakiś dziennikarz sportowych faktów. No i ktoś tam się zgłosił, no i Patryk wyprosił tego dziennikarza, oczywiście on nie wyszedł, no wtedy to była taka sytuacja, że Patryk nie udzielał wywiadu sportowym faktom, tak trochę sytuacja jak teraz z Maćkiem Janowskim, z tym, że Maciek wczoraj akurat, w tamtym tygodniu akurat przyszedł. W tamtym tygodniu udzielił wywiadu, chociaż mówił cały czas, powtarzał zaklęcie, że on nie potrafi rozmawiać, ale rozmawiał. Nie, ale ja myślę, że po prostu zawodnicy też muszą zrozumieć, nie muszą się na nas obrażać, bo uważam, że to jest najgorsza rzecz, jaką zrobić, ale się obrazić. Ale ja bym chciał powiedzieć tak, no. Jest jeden taki zawodnik i przez grzeczność nie powiem, kto to jest, ale chętnie bym to publicznie powiedział, z którym umawiamy się na zrobienie czarnego charakteru drugi sezon.
Czarny charakter to jest 25 minut, a może nawet i więcej, gdzie chcemy pokazać tego zawodnika w trochę w innej sytuacji, nie tylko żużlowej, ale przede wszystkim takiego z innego, trochę taką z ludzką codzienną twarzą. I to jest dla mnie niesamowite, że ktoś, kto dostaje, ma szansę mieć takie 25 minut, że mamy później jeszcze powtórki i tak dalej, że on... Że ciężko się jest z nim umówić. Uważam, że tak być nie powinno. Podam przykład Kuby Jamroga, z którym... Można się umówić bez problemu. Się umówić bez problemu i na którego czarny charakter z Kubą Jamrogiem, strażakiem, człowiekiem, który nie chciałem powiedzieć wiosłuje, ale który nurkuje. Ma mnóstwo innych fantastycznych zainteresowań. W lutym zapraszamy do N-Sport Plus. Wiesz co, Marcin, bo teraz mi się, tak jak mówiłeś, przypomniała taka historia, którą mi jeden z trenerów opowiedział, bo z żużlowcami jest trochę tak, że są strasznie małostkowi, biorą sobie wszystko do serca, obrażają się nawet o delikatną krytykę i ten trener, ja nie będę wymieniał nazwiska, bo mnie nie upoważnił, tylko on powiedział, że jako zawodnik był taki sam, ale dziś jest trochę inny, bo inaczej do tego podchodzi. I myślę, że wiele mieliśmy takich karier, że zawodnicy dojrzewali z czasem i do tych mediów dorastali, ale potrzebowali właśnie lat. Z Tomkiem Golobem chyba też pamiętam, że tak było, bo też miał początki trudne, a potem było super. Ale dobra, kończymy, bo czas nam jakby się powoli ucieka, a chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz przynajmniej, o ligowe piątki. Bartek Zmarzlik powiedział tydzień temu, że nie będzie klimatu. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo z perspektywy zawodnika jadę w piątek mecz, sobotę mam wolne, niedzielę mogę sobie przeznaczyć na odpoczynek albo oglądanie rywali w telewizji, w stacji N-Sport. W spokoju mogę się przygotować. Dziękuję. Specjalnie trochę wazeliny muziki. Nie, ale on prawie zrobił to, co ostatnio Maciek Janowski. No. We wtorek mogą się spokojnie przygotować do Elite Serien. Tą kością niezgody mogą być tylko te dwa turnieje Grand Prix, bo chyba z tego, co widziałem, to jest Kryszko 1 czerwca i jest 3 sierpnia Wrocław. I w piątek chyba mecz ma Maciek Janowski i Bartek Zmarzlik. Ale póki co nie ma decyzji BSI żadnej o tym, że czasy w kwalifikacjach będą o czymkolwiek decydowały, więc to nie jest dla zawodników problem. Zresztą oni i tak mówią, że tor na treningu Grand Prix jest inny niż na zawodach, więc to już nie dorabiajmy do tego jakiejś ideologii może. Ja chcę powiedzieć, że trochę czuję się odpowiedzialny za to, za najlepszą żużlową ligę świata. I chcę powiedzieć, że pamiętam, jak kibice pytali mnie: panie Marcinie, kiedy będą 4 mecze w żużlo? Transmisję. Kiedy będą? Kiedy ligę pokażemy? I teraz, kiedy te 4 mecze będą, kiedy dla mnie to jest coś takiego fantastycznego, bo to tworzymy historię. To są narzekania, że są, że będą. Że są, że jest piątek. Musimy przyjąć, że jest piątek i niedziela i tak musi być. Kibice pytają o sobotę. Okej, w sobotę można zrobić jakiś tam mecz, ale to są raptem 1-2 terminy. W związku z tym, jeśli mamy przyzwyczajać ludzi do jazdy i że to ma być piątek i niedziela, no to jakby nie, trochę też uważam, że dajmy sobie trochę czasu. Ja myślę, że to wchodzimy w sezon, który dla wszystkich jest nowy. Również dla nas, jako dla NC+, prawda? I w związku z tym też pewnie po drodze coś wyjdzie. Ja już nawet gdzieś tam na jakiejś takiej kartce sobie zapisuję, co uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski już na przykład w październiku, planując kolejny sezon. I wydaje mi się, że trochę powinniśmy mieć cierpliwości. My się cieszmy się tym, że będą 4 mecze. Marcin, ja się cieszę. 4 mecze od razu ci mówię, w telewizji. Ja się natomiast pamiętam, ilu prezesów klubów nawet zgłaszało, że chciałoby na przykład jechać mecz w piątek, prawda? Bo jednak uważałem, że to wcale nie jest zły pomysł. Ja rozumiem, że jest kwestia pierwszego piątkowego meczu i ta pora, nie wiem, to będzie 18:30, nie mam pojęcia. Ale prawda jest też taka, że jakby tutaj ze strony Wojtka Stępniewskiego jest też jakby jakaś większa pula pieniędzy dla tych, którzy będą właśnie mieli ten piątkowy mecz. Rekompensata będzie. Marcin, a powiedz mi, bo kibice też o tym pisali, Motor Lublin ma, zdaje się, tylko 2 mecze w niedzielę według tego wstępnego harmonogramu. Ty również to do mnie. Tak nisko oceniłeś ich siłę, to zdaje się, że tak samo jak ja chyba. Ale nie, proszę nas też zrozumieć, że my musieliśmy tutaj określić, jakie mecze jedziemy w niedzielę. Musieliśmy to zrobić w grudniu.
do końca sierpnia, tak? W związku z tym myślę, że to jest jednak za duży jednak okres czasu. To nie jest tak, proszę mi wierzyć, że to nie jest jakaś, nie wiem, złośliwość czy coś takiego. No, każdy z nas widzi, jak dzisiaj na papierze wygląda motor Lublin. Czy panowie wiecie, ile Andreas Jonsson wygrał biegów w ostatnich 3 sezonach w najlepszej żużlowej lidze świata? Wiem, Marcin, za trudne pytania zadajesz. Wygrał 21 wyścigów w 3 sezonach. To daje jaką liczbę? To daje 7 na sezon, tak? Przy 42 wygranych Andreasa Jonssona w wyścigach w Nysie w poprzednim sezonie. Dobrze. Musimy kończyć tą część. Kamil, tylko krótko powiedz. Pasują ci te piątki? 2 zdania dosłownie. Jeden mankament widzę tylko w tym, że kibice z Lublina, którzy mają wszędzie daleko, będą musieli brać urlopy w piątek, żeby wybrać się na przykład na W niedzielę na też mecz. By musieli brać urlopy, z kolei w poniedziałek. Panowie, kończymy. Dziękuję. Marcin Majewski. Dziękuję. M-Sport wszystkiego Plus, dobrego. Kamil Hynek, WP Sportowe Fakty. Proszę zostać z nami. Teraz sobie obejrzymy takie 2 zajawki sprzętowe, a za chwilę nowi goście. Janusz, w Fogołuni sytuacja zupełnie inna niż w Falubazie, no bo zmian nie ma, jest status quo, natomiast jedna rzecz się zmienia, Jan Andersson się wycofuje, tuner, który w większości przygotowywał silniki większości zawodnikom Fogołuni. Jak to może na was wpłynąć? Będzie problem, czy macie już wszystko poukładane? Ciężko w tym momencie przewidzieć, natomiast, bo na razie jest okej, bo Jan, z tego co wiem, pracuje do maja. Teraz wydaje się, że tam będzie wszystko dobrze i tak dalej, natomiast no, gdy sezon się zacznie, no to wtedy wyjdzie wszystko. Na pewno każdy z nas próbuje coś wymyśleć, jakiś, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, żeby nie bolało, zamiennik, żeby sobie poradzić w tym sezonie. A jak jego odejście twoim zdaniem wpłynie na cały rynek tunerów? No bo odchodzi jeden znaczący tuner, będzie ich mniej. Zaczynam się zastanawiać, czy nie będzie trochę tak, że staniecie się jeszcze mocniej zakładnikami swoich tunerów. No być może, a być może też tak będzie, że ktoś nowy się pojawi, bardzo dobry, i też nie wiemy. Także może tak naprawdę na żużlu właśnie wiele ciekawych rzeczy właśnie jest bardzo ważne, między innymi właśnie też tunerzy, jak i mechanicy każdego zawodnika team. Także no tutaj jest kolejna gdzieś tam z jednych ze spraw właśnie, gdzie mogą dużo namieszać w przyszłym roku. Ja myślę, że żużel to jest taki sport, że decyduje nie tylko sam zawodnik, ale również sprzęt, którym on dysponuje. No i tu musimy bardzo dobrze przyjrzeć się inwestycjom, które robią zawodnicy przed sezonem, żeby nie tylko oni, ale również ich sprzęt był w 100% gotowy do podołania wyzwaniom właśnie sezonowym. Witam Państwa w drugiej. Druga część żużlowego magazynu Bez Hamulców. Moje nazwisko Dariusz Ostafiński. Z nami kolejni goście. Przemek Ofiara, Super Express. Witam serdecznie. Kuba Czosnyka, WP Sportowe Fakty. Dzień dobry, witam. Panowie, przed chwilą mieliśmy takie filmiki króciutkie. Janusz Kołodziej, Andrzej Rusko, wyłącznie o sprawach sprzętowych. Natomiast do tego zaraz wrócimy, ale ja bym chciał jeszcze przez chwilę o ten motor zahaczyć, bo to był taki zespół, który został niemiłosiernie wychłostany w trakcie giełdy transferowej. Przyznam, że ja tu też miałem w tym jakiś tam swój skromny udział, chociaż w klubie pewnie uważają, że on nie był taki skromny. Od kibiców nawet dostałem swoje zdjęcie w kewlarze motoru, tak żeby no, docenili jakby moje starania w krytyce tego zespołu. A jak wy myślicie w ogóle, czy ten motor w tej ekstralidze to ma jakikolwiek sens? Przemek. Skład motoru faktycznie nie prezentuje się imponująco i to mówię w dość delikatny sposób. No ale zdarzały się już wielokrotnie sytuacje, czy to w żużlu, czy to też w innych dyscyplinach, że ten skazywany na pożarcie zawodnik, zespół
jednak wygrywał, jednak się utrzymywał. Wydaje mi się, że wcale nie jest powiedziane, że już ten motor musi się szykować do jazdy w niższej lidze, że on na pewno spadnie, chociażby GKM Grudziądz może w cudzysłowie rywalizować z motorem. No właśnie, motorem oni chyba od meczu z GKM Grudziądz, jak właśnie, dobrze pamiętam, zaczynają. I to było takie uzasadnienie też dla piszących terminarz, że zaczynamy z takim teoretycznie najsłabszym, żeby temu motorowi dać szansę na dobry start. A Kuba, Hancock? W motorze powinien być i Jakub Kępa zmieni nazwisko na jakieś inne, czy nie? Tak, gdybym mógł wejść w skórę Jakuba Kępy, to na pewno skontaktowałbym się z Gregiem Hancockiem. Natomiast poruszyliście tutaj temat pierwszego meczu z GKM-em Grudziądz. Ja tutaj widzę dużo analogii do Unitarnów. Rok temu też nikt nie dawał tej drużynie szans na utrzymanie. Ostatecznie... No wiesz, ale Unia jednak mimo wszystko, wiesz, z mocniejszym składem wchodziła. No jednak Nicky Pedersen, tak? Jest jakaś gwiazda, jest na czym oko zawiesi. No to jest ta lokomotywa, tak? Do tego jeszcze gdzieś Bierę i Jamruk, który zapalił. A tu są sami tacy, co jasne, mogą zapalić. Ale nie? Mamy bardzo wyrównany skład i niewykluczone, że ktoś odpali, na przykład jest młody Robert Lambert, bardzo utalentowany. Mamy dużo silniejszą... Krzysztof Cugowski uwielbia Lamberta. Tak. Za każdym razem, jak felieton daje, to mówi, że jak Lambert odpali, to będzie dobrze. Jest dużo silniejsza para młodzieżowców. Wiktor Lambert i Trofimow. Myślę, że to, już mówiąc tutaj nawiasem, będzie to jeden z silniejszych duetów w całej lidze. Także ja bym szans całkowicie motoru nie przekreślał. Na pewno będzie kluczowy pierwszy mecz. No i chyba będę trzymał kciuki za motor. Dobra, żeby... ty o Hancocku nie powiedziałeś. Przemek, Hancock warto brać? To ja tak jak warto. Słucham, wiesz, to ludzie mi mówią, że ten chłop będzie miał za chwilę 50 lat i po co nam Hancock? No. Warto, ale moim zdaniem przy takim składzie, jaki obecnie ma motor Lublin, to tak czy inaczej warto wziąć, nawet gdyby 60 lat miał ten Hancock, warto go wziąć i on jest po prostu jest lepszym zawodnikiem, może dać więcej zespołowi niż cały ten zespół motorów w tym momencie. Na pewno byłby wzmocnieniem, na pewno byłby szansą na utrzymanie się. Jest też taka historia, bo tu już o tym jakby poniekąd wspomniałem, że Kuba Kępa upiera się, że on tego Hancocka nie chce, bo wystawił go kiedyś do wiatru i on tutaj jakby honorowo podchodzi do sprawy, nie biorę go. Ja przyznam, że mnie się to podoba, aczkolwiek jakbym był na miejscu dyrektora Jakuba Kępy, to chyba sam bym tego nie powiedział, bo popatrzyłbym na to trochę politycznie i też bym tego Hancocka jakby krótkoterminowo wziął. Ale tam jest druga rzecz, którą teraz chcę dopowiedzieć, a którą chciałbym, żebyście jakoś skomentowali, no bo tata Jakuba Kępy, Marek Kępa, były znakomity żużlowiec, oficjalnie się wypowiedział jakby dla mediów, że on się spiera z Kubą, ze swoim synem o to, czy Hancocka brać i on stoi na stanowisku, że brać. I trochę moim zdaniem wpakował syna na minę. Tato ma jednak chyba rację w tym momencie, no ale rządzi syn, on podejmuje tutaj decyzję. Nie można się, tak mi się wydaje, nie można się sugerować tym, co było kiedyś, tymi zaszłościami. Jeżeli ten Hancock może teraz się przydać, to myślę, że trzeba o tym na chwileczkę zapomnieć, co było źle, no bo ten Hancock przez rok może pomóc motorowi utrzymać się, jakimś cudem utrzymać się w tej ekstralidze. No chyba warto. Pamiętaj... A może, Kuba, warto? Ja uważam, że warto, pamiętajmy. Ale pamiętasz, że Hancock czasami lubił gdzieś tam nie dojechać, lubił różne dziwne absencje. To już co innego. Miał takie przypadłości, ale wiemy, że celem numer jeden dla motoru jest utrzymanie, więc uważam, że działacze powinni działać w myśl zasady wszystkie ręce na pokład i próbujemy ratować tą Ekstraligę, tym bardziej, że motor wrócił do niej po kilku długich latach i dla tego środowiska lubelskiego to jest naprawdę wielkie coś. Nie, to trzeba w ogóle powiedzieć, że ten motor to jest bardzo fajny ośrodek. Tam jest sprawa, tak. Ogromnie dużo kibiców, niesamowite zainteresowanie, no jest szał, taki boom na żużel, tak? I trochę by było głupio, jakby to był taki chłopiec do bicia. Szkoda, że przegrali ten okres transferowy zupełnie i że nikogo konkretnego nie sprowadzili. Teraz trzeba się będzie być może ratować podstarzałym Hancockiem, żeby walczyć o drugą, samych takich tak, drugoliniowych tak, gdzieś tam zawodników mają. Dobra, wracamy teraz do jakby w nawiązaniu do tych filmików, które gdzieś tam były i tam było dużo o sprzęcie. Janusz Kołodziej mówił, że Jan Andersson odnosił się jakby do przejścia Jana Anderssona na emeryturę. Tam dużo zawodników Unii Leszno na tych silnikach Jana Anderssona jeździ. Potem Andrzej Rusko to już też mniej więcej, że on jakby w kontekście walki o złoto w tym roku musi się przyjrzeć sprzętowym inwestycjom. Cholera, no wychodzi na to, że po prostu w tym żużlu no to bardziej się liczy maszyna niż człowiek. No.
rządzą tunerzy. Gdybym teraz miał stworzyć listę, nie wiem, 10 osób, które trzęsą polskim żużlem, to wiele miejsc i to na wysokich pozycjach zajęliby właśnie tunerzy. No Ryszard Kowalski byłby chyba pierwszy, a potem byśmy mogli tych... Tak. Nie, no myślę, że pierwsza piątka to by byli tylko i wyłącznie zdecydowanie, tunerzy. Zdecydowanie. Kiedyś, jak pamiętam, rozmawiałem kilka lat temu z Tomaszem Golobem, to powiedział mi taką ciekawą rzecz i do dziś to zapamiętałem, że żużel coraz bardziej zbliża się do Formuły 1. I faktycznie tak to trochę wygląda. To, jaki masz bolid, jaki masz silnik, jest jakby... Tak będziesz jeździł w konkretnych zawodach, w konkretnym sezonie. I no nie może, oczywiście nie jest to jeszcze Formuła 1 daleko do takiego porównania, ale to się coraz bardziej moim zdaniem zbliża. Tomasz Golob chyba mówił, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata w 2010 roku, że pewne części, jakieś ustawienia w sprzęcie podpatrywał właśnie z Formuły 1. Tak. Artiom Łaguta chyba też poprzez swojego menadżera Rafała Lewickiego też był podobny zawodnik. Tomasz Golob, jak dobrze pamiętam, zdobywał na silnikach Jana Andersona. Dokładnie. Chyba Mistrzostwo Świata w 2010 roku. Jarosław Hampel, wicemistrzostwo. Tyle, że jest trochę tak, nawiązując w ogóle do Tomka Goloba, to ja pamiętam z kolei, że on kiedyś powiedział mi taką rzecz bardzo ciekawą, że jego zdaniem ci najlepsi tunerzy kasują grubo po 1 000 000 euro rocznie. I może trochę przesadził, może jakby odjąć tam te koszty, które muszą włożyć, to jest tych pieniędzy trochę mniej, ale to są mimo wszystko gigantyczne pieniądze. Oczywiście do tego trzeba wielkiej pracy. A w ogóle myślicie, że emerytura Andersona to może tą Unię Leszno gdzieś tam zepchać? No bo ciężko dzisiaj jest jakby, bo to grono tych tunerów jest małe i teraz każdy z nich musiał znaleźć jakieś zastępstwo. Pewnie znaleźli, tak? Tylko czy jak to będzie pasowało? No bo wiemy, że tam żużlowcy lubią mówić, że oni się muszą dopasować. Niektórzy się dopasowują miesiącami. Zepchać nie sądzę. Cały czas uważam, że Unia Leszno po raz trzeci będzie mistrzem Polski. To jest taki Real Madryt. Co Real Madryt robił, widzę mistrzów piłkarskich, to właśnie Unia Leszno robi w Polsce i niewiele to zmieni. Mi się wydaje, że są tak klasowi zawodnicy, że mają doświadczenie w szukaniu tunerów, znajdą sobie takiego tunera, który jakby im tak ustawił, ułoży sprzęt, że będą jeździli no, nie gorzej jak w poprzednim sezonie. Ja również nie demonizowałbym odejścia Jana Andersona, bo wiemy, że zawodnicy z reguły korzystają z różnych źródeł, więc jego odejście to szansa dla innych tunerów, którzy byli gdzieś tam w drugim szeregu. Na przykład teraz głośno się mówi o Joachimie Kgelmanie. Między innymi Peter Kildemant czy Peter Ljung startowali na jego silnikach. Więc to też jest szansa dla jakichś nowych twarzy i myślę, że to też fajnie może przewietrzyć to całe środowisko tunerskie. Dobrze, zanim dalej będziemy o tej Unii Leszno sobie rozmawiali, to obejrzyjmy, co Piotr Rusiecki, prezes klubu, i Piotr Baron, menedżer klubu, mówią w kontekście jakby tego przyszłego sezonu. Unia, przypomnę tylko, była tym zespołem, która jako pierwsza zmontowała skład, bo po prostu zostawiła cały zespół z sezonu 2018. No, niezmiernie trudne. Dwa razy zdobyć Mistrzostwo Polski pod rząd jest bardzo, ale to bardzo trudne. Jest zasada bij mistrza. Wszyscy jadą na 110% z nami, więc zdobycie kolejnego będziemy próbować, ale nie będzie na pewno to łatwe. Podjęliśmy to ryzyko. Jako pierwsi w Polsce ułożyliśmy sobie skład, nie znając w ogóle siły rażenia innych zespołów. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. W tym momencie, gdy zawodnicy zmieniają drużyny, ale mam nadzieję, że będzie ok. No dobrze, czyli wracamy do Unii. Właśnie, bo tutaj jakby cel jest jeden tej drużyny, złoto, to już sobie jakby powiedzieliśmy, Kuba stwierdził, że szanse są. A jak myślisz, acy będą ci najgroźniejsi rywale tej Unii? Na pewno Gwiazdorski Falubas, pod warunkiem, że Adam Skórnicki dopasuje te klocki, te ciężkie, trudne charaktery. Więc Falubas na pewno będzie zagrożeniem, jeżeli chodzi o takich pewniaków. Ale juniorów nie mają. No juniorów nie mają, ale wiemy, że da się wygrać piątką silnych seniorów. Tutaj na pewno dużo zależeć będzie od Piotra Protasiewicza, jaki będzie miał sezon. Natomiast do tej dwójki Falubazu i Fogo Unii Leszno dorzuciłbym jeszcze Betard Sparty Wrocław. Myślę, że ten skład jest odpowiednio zbilansowany. Mamy silnego Maksyma Drabika, twojego ulubieńca, więc
No. Myślę, że... Ale to jakby, wiesz, nie ma nic do rzeczy. Ja trzymam kciuki za wszystkich, to tam jakby sprawa tego, że ktoś, czy ktoś ucieka, czy nie ucieka, to jakie to ma znaczenie? Natomiast zgadzam się z Przemkiem, że Fogołunia to zdecydowanie kandydat numer jeden. Gdyby któryś z piątki seniorów miał problemy, to wiemy, że dysponują świetną formacją juniorską, która powinna załatwić sprawę. Kapitalna dwójka. A powiedz mi tak... Tak wtrącę, ten Falubas, to nie ma trochę takiego składu, że się ci ludzie tam między sobą pozabijają, no bo tam są same charaktery. Sami ludzie, no, wiesz, na przykład taki Protasiewicz czy taki Jensen, to byli ludzie, którzy w tamtym sezonie, oni ciągnęli ten zespół i oni nagle być może spadną do roli takich gdzieś tam doparowych, tych, którzy będą w cieniu. Dla nich to też, podejrzewam, psychologicznie będzie jakiś problem. Dla zawodników starszych, doświadczonych, którzy muszą jakby zejść troszeczkę niżej. No nie wyobrażam sobie, trudno mi sobie inaczej, trudno mi sobie wyobrazić od razu świetną jazdę w parze, współpracę Protasiewicza z Pedersenem, czy tam Dudka. A Patryk Dudek powiedział, że jeździł z Pedersenem. Mówił nam o tym tydzień temu i mówił, że się fajnie jeździło, bo on jechał z tyłu. Tak. Zgłaszasz wtedy się. Wtedy się fajnie jeździł. Tak. Zobaczymy, jak to będzie. Jakoś, no, powiem szczerze, nie widzę tego Falubazu w walce o złoto. To, co powiedziałeś, Darek, przed tą przerwą, Unia Leszno, która ogłosiła skład dokładnie taki sam, jak w poprzednim roku, to jest ogromne, to jest największe wzmocnienie Unii Leszno tak naprawdę. Skład zgrany, skład jeżdżący doskonale razem, świetni juniorzy, Kubera, Smektała, którzy no, moim zdaniem najlepszy skład juniorski w całej Ekstralidze. Zdecydowany kandydat do złota to Leszno, to co mówiliśmy wcześniej, a Falubazu nie widzę. Nie wiem, czy nawet... jeśli ogarnęli faktycznie temat sprzętowy, jeśli tam się nic nie wydarzy, to też widzę tą Unię gdzieś tam najwyżej. A co do Falubazu, to tylko mam w głowie gdzieś tam słowa prezesa Golińskiego, że on sam mówił, że celem jest jakby play-off. Nie mówił o finale. Czyli to będzie coś na pewno. Na pewno marzy po cichu. W głowie jest jeden cel, myślę. To wiem, ale mówi ostrożnie, czyli też nie ma jakiegoś tam wariactwa i hura optymizmu. Dobrze, Falubas, a Falubas to zaraz gdzieś obok jest Stal Gorzów. I tak ostatnio gdzieś tam czytałem sobie takie fajne słowa prezesa Zmory, nawet wiem, że potem tekst napisałem, który się do tego odnosił, bo prezes Zmora sobie wykombinował, że on ma takie trzy marzenia na ten sezon. Playoff, widowiska i pełne trybuny. No widowiska to wiadomo, że wiąże się to z tym, że ten tor będzie tak tam przygotowany, że będzie walka między jedną a drugą drużyną, a nie będzie tak, że Stal jedzie, a tam ci się inni potykają. I tak jak zapytałem pierwszego lepszego eksperta, jak ten prezes Zmora ma to marzenie osiągnąć, to ten ekspert mi powiedział, że chyba najpierw musiał trenera Chomskiego zwolnić. A mnie się bardziej wydaje, że trochę trenera Chomskiego na minę wsadził, no ale... Co o tym myślicie? Czy trener Chomski ma trudne zadanie? No bo spełnić marzenie, równocześnie przygotowując tor tak, żeby nie był atutem drużyny, no to jest kłopot. Trener Chomski, tak samo jak każdy, podejrzewam, trener, lubi mieć taki tor, żeby na nim nie było specjalnie widowiska, a żeby wygrała jego drużyna, bo jest trenerem, jest z wyników rozliczany. No oczywiście prezes Zmora chciałby mieć te widowiska, chciałby mieć pełne trybuny. To pewnie się sprawdzi, bo w Gorzowie raczej ludzie na żużel przychodzą. Playoffy też sądzę, że są spokojnie do ogarnięcia przez gorzowską Stal. No zobaczymy, jak to będzie z tym przygotowaniem toru i z tymi widowiskami, bo to jest właśnie ten największy znak zapytania. Wydaje mi się, że o te widowiska będzie najtrudniej. Ja się jeszcze tak zastanawiam, czy prezes Mora, mówiąc o widowiskach, nie chce się zabezpieczyć na wypadek gorszego wyniku sportowego, na który, nie chcę powiedzieć, się zanosi, ale jest duże prawdopodobieństwo, że Stal w tych playoffach się nie znajdzie z tą kadrą. Ale więc... dla Stali chyba akurat w tym roku, po tylu latach sukcesów, ten gorszy wynik nie będzie jakimś wielkim problemem. Ja myślę, że to jest nawet świetny rok na to, żeby właśnie zrobić to, co prezes Zmora planuje, czyli uciec od walki o wynik i skupić się na tym, żeby zrobić jakieś show dla ludzi, tak? Bo oni tych medali trochę nazdobywali. Jak teraz nie zdobędą, się świat nie zawali. Pamiętajmy, że granica między playoffami a walką o utrzymanie jest bardzo cienka, więc trzeba na to też uważać. Stal to jest chyba taki zespół, że ja tak sobie, jak myślałem ostatnio, to może skończyć na siódmym, ale na drugim też może skończyć. No. Dokładnie. A w ogóle to, jak te transfery gdzieś tam już wszystkie tak przeleciały, to taka pierwsza refleksja, jaka mnie naszła, to GKM Grudziądz, że znowu dołożyli, znowu coś lepszego zbudowali, ale mają pecha, bo inni się też wzmocnili. Ten GKM chyba wzmocnili. Nie drgnie. I to jest też gdzieś tam jakiś kłopot. Panowie,
Rozmawiałem tu wcześniej z Kamilem Henkiem i Marcinem Majewskim o tych nowych historiach medialnych, o tym, że zawodnicy nie będą już mogli się chować po busach, uciekać. Przemek, ty masz doświadczenia z piłkarzami, no ja też je mam, trochę starsze, one są bardziej zamierzchłe, aczkolwiek też tam coś niecoś pamiętam. Powiedz mi, jaka jest różnica i jaka jest skala trudności, jeśli ty chcesz porozmawiać sobie z piłkarską gwiazdą, a z żużlową? Znacznie łatwiej pogadać się z piłkarską gwiazdą niż z gwiazdą żużlową. Dam tu przykład mistrzostw świata w Rosji. Byłem na meczu Belgów z Panamą. No i oczywiście Belgowie wysoko wygrali, potem jest mixzona, czyli to miejsce, przez które zawodnik musi przejść, każdy zawodnik. Podszedłem do Thibaut Courtois, czyli gwiazdy bramkarza Belgii, poprosiłem o rozmowę, spokojnie rozmawiał. Mógł mi odmówić, tak jak Eden Hazard, poprosiłem Edena Hazarda o rozmowę, powiedział krótkie no, ale musi przejść obok mnie, mam możliwość zapytać go o ten wywiad. W żużlu tego chyba za bardzo nie ma, no bo jest gonitwa po zawodach za tymi... W żużlu no nie usłyszysz, bo facet siedzi w busie. Więc. Siedzi w busie, musisz się dobić jeszcze do tego busa, znaleźć. No jest ciężko. Nawet po zawodach Grand Prix to wygląda fatalnie, że zawodnik ucieka, dalej za nim gromada jakby dziennikarzy goni go, idzie aż do samego busa, potem zawodnik siada do tego busa, wyjdzie albo nie wyjdzie. Wszyscy czekają, stoją. Jest to trochę upokarzające przede wszystkim dla dziennikarza, mi się wydaje. No to jest też trochę dziwne. To znaczy wynika to przede wszystkim moim zdaniem z takiego braku zrozumienia. To znaczy zawodnik czy żużlowiec nie rozumie tego, że my w zasadzie jesteśmy jakimś tam wysłannikiem kibica. No, nie robimy tych wywiadów czy tam rozmów dla siebie, ale dla ludzi, tak, żeby oni mogli sobie przeczytać, co dany zawodnik myśli, czuje, dlaczego poszło tak, a nie inaczej. Kibic chce to usłyszeć. Może nie my, ale kibic na pewno. Tyle. Tak. Żużlowcy muszą zrozumieć, że media są dużą częścią tego całego przedsięwzięcia. To oni, promując sport żużlowy, przyciągają też sponsorów, wielką kasę, o której tutaj mówiliście wcześniej. Więc... No ta kasa jest coraz większa, bo te umowy telewizyjne to już są takie naprawdę imponujących rozmiarów. Teraz jeszcze bardziej nikt nie będzie chciał spadać z tej ekstraligi, bo ciężko później jakby tą barierę pokonać z pierwszej ligi do ekstraligi, jeżeli mówimy o okienku transferowym. Zresztą... Ja też myślę, że z tego powodu może i wzięły się też kłopoty motoru chociaż ludzi, dokładnie. Jakby... Może nie tak, że Motor nie miał pieniędzy, ale na pewno jednak te kluby, które już tam w tej Ekstralidze są, w jakiś sposób swoją renomę zbudowały, także dlatego, że jakby mają te duże pieniądze już od kilku lat, no i jakby zagarnęły tą znakomitą większość tego żużlowego tortu, zostało naprawdę takie pojedyncze nazwiska tylko do wyrwania, no i Motor w zasadzie nie miał czego szukać. A myślicie panowie, że na przykład jakby taki KSM wprowadzić, bo to dyskusja wraca co rok, czyli żeby tam sobie liczyć i kalkulować tych zawodników pod jakimiś cyferkami szeregować, to by było dobrze, żeby był KSM, bo wtedy byśmy coś gdzieś tu rozbili jakąś drużynę, tu jakąś inną i mógłby Motor, czy jakiś inny Motor, powiedzmy za rok to kupić? Ja nie jestem zwolennikiem zupełnie KSM-ów. Jeżeli ktoś ma pieniądze, możliwości na zbudowanie mocnego klubu, to niech sobie go zbuduje, a takie dywersyfikowanie, że jakby odrzucanie jakichś zawodników od pewnej drużyny, no bo jest zbyt wysoki KSM, nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Jeżeli Motor nie ma pieniędzy, możliwości, pomysłu na to, żeby sprowadzić sobie zawodników, to jest problem Motoru, a niczyj inny. Ja uważam podobnie. KSM już przerabialiśmy. Chyba nie do końca to się sprawdziło. Być może gdyby PGE Ekstraliga liczyła 10 drużyn, a nie 8, może wtedy to rozwiązanie byłoby uzasadnione, mogłoby zbilansować układ sił. Natomiast w tym momencie mamy na pewno 7 mocnych, w miarę wyrównanych drużyn. Gdzieś tam Motor jest tą ósmą drużyną, ale tak jak powiedziałem, nie przekreślałbym ich szans i moim zdaniem liga będzie na pewno ciekawa i wyrównana. No, jakby był KSM, to nie mielibyśmy chyba ani tej Unii takiej mocnej Leszno, jaka jest, ani tego Falubazu, podejrzewam, że też mieliby kłopot, bo coś by się tam nie mieściło, jakiś Pedersen czy Waculik by się nie zmieścił. I już... Ale mówimy o lidze profesjonalnej, tak jak Przemek powiedział. Dlaczego mamy kogoś ograniczać? Znaczy ja akurat też jestem przeciwnikiem KSM-u i wolę, że jest jak jest, bo dla mnie to jest jakiś taki, mamy jakąś Barcelonę żużlową, mamy jakiś żużlowy Real i sobie to oglądamy, a Motor, no niech się spina i męczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę chciałem porozmawiać z wami o Tomaszu Golobie,
o Polonii Bydgoszcz. Powiedzcie, wierzycie w to, że Jerzy Kanclerz kupił Polonię? Ja niekoniecznie. Czy ja też nie wierzę, ale... A dlaczego właśnie nie wierzysz w to? Dlatego, że najbardziej prawdopodobnym dla mnie rozwiązaniem, wyjściem jest to, że po prostu to, o czym się mówiło, pisało. Zbigniew Boniek razem z Tomaszem Golobem są właścicielami, a pan kanclerz jest po prostu, pełni rolę właściciela. O, tak. Ktoś mi powiedział, że jest słupem, ale to jest bardzo brzydkie określenie. Pełni rolę właściciela jest... Aczkolwiek znając, powiedzmy, relacje Jerzego Kanclerza z Tomaszem Golobem, to ja bardziej wierzę, że to było jakieś obopólne porozumienie i Jerzy Kanclerz po prostu się zgodził na to, żeby tak to pomóc. Wygląda. Wydaje mi się, że jeżeli jest taka sytuacja, że właścicielami są pan Boniek z Golobem, ani jednemu, ani drugiemu nie zależy na tym, żeby to wychodziło na światło. Dzień. Nie ma to chyba dla nich żadnego znaczenia. Szczególnie, nie potrzebują szczególnie Bońkowi na pewno nie zależy. Aczkolwiek tym, żeby... przepisy nie zakazują, bo pytałem z ciekawości i bo też miałem jakby... Zastanawiałem się, czy to... Przepisy przepisami, ale wydaje mi się, że cała burza twitterowa, która by powstała, że ma się skupić na pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej, że jest dużo problemów w piłce, że po co ma się zajmować w tym czasie Polonią Bydgoszcz, tracić czas na to i tak dalej, myślę, że to jest mu niepotrzebne i na pewno wolałby pozostać w cieniu. Na pewno Jerzy Kanclerz jest dobrą osobą do tego, aby prowadzić klub, nawet jeżeli... Pozytywnie się kojarzy. Tak, zna środowisko, jakby nie miał w swojej historii, przeszłości żadnych jakichś afer mniejszych czy większych. I ma poparcie przede wszystkim Tomasza Goloba, to jest olbrzymia rekomendacja. Dlatego nawet jeśli Tomasz Golob ze Zbigniewem Bońkiem gdzieś tam z tylnego krzesła zarządzają tym klubem, to wydaje mi się, że takie połączenie tej trójki może Polonii wyjść na dobre. Ja tak sobie... Wczoraj rozmawiałem z Ryszardem Dołomisiewiczem, byłym znakomitym zawodnikiem Polonii, i on powiedział mi taką bardzo, nie wiem, chyba nawet zabawną rzecz, bo mówi, że no, bo Jerzy Kanclerz jest znany z tego, że to jest wielkim kibicem przede wszystkim, jest kibicem Polonii, i Ryszard Dołomisiewicz mówi tak, nie, że Jerzy Kanclerz na 2023 rok planuje z Polonią wejść do Ekstraligi, no to bójcie się, prezesi innych klubów, jeśli mu wyjdzie, no bo kibice wezmą taczki i was wywiozą, tak. Bo skoro kibic może skutecznie zarządzać klubem i nim kierować, no to po co prezes, tak? Po co prezes? Poza tym druga rzecz, jaką Ryszard Dołomisiewicz stwierdził, no to taka, że po prostu, że warto być kibicem, bo można zostać prezesem. Dokładnie. Dobrze, ale są też takie przykłady, że nie warto być prezesem albo pchając się na to stanowisko popełnia się błąd. Co panowie sądzicie o Ireneuszu Nawrockim? Stal, Rzeszów, te sprawy, no jakby ten serial trwa. Klub gdzieś tam na początku grudnia nie dostał licencji za długi. Przed świętami potwierdziło decyzję zespołu licencyjnego prezydium zarządu głównego PZMOT. Pan prezes Nawrocki się zgłosił w styczniu do konkursu na dziką kartę. Teraz znowu odwiedził PZMOT, prosi, żeby wznowić proces licencyjny. Jak myślicie, to powinien się związek dalej w tą grę bawić? No, wiemy, że są rozmowy, że są dyskusje, że pan prezes Nawrocki co chwilę coś mówi, ale tamten dług... Licznik jest na 1,8 miliona i ani drgnie w dół. Żenująca sytuacja i to powinno dawno się zakończyć. Ja rozumiem władze ligi, które no nie chcą mieć 7 zespołów. Widzę tylko normalnie po ludzku 8, a nie jakiś skład niepełny. No ale to dawno się już to powinno. To już w grudniu, w momencie kiedy licencji pierwszy raz, potem odwołanie zostało odrzucone, powinno już być to zakończone zupełnie, a nie zespół, który nie dostaje licencji, nagle zgłasza się po dziką kartę, tej dzikiej karty nie dostaje, potem jeszcze raz będzie próbował. Pamiętam, że nie wiem, czy pamiętacie, w połowie zeszłego roku pan Nawrocki powtarzał, że będzie do sądu pozywał tych, co mówią o tym, że on tam ma długi i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Straszna lista, ja chyba też na niej jestem. Tak, tak, tak. I teraz, jest taki problem. Nie, to powinno być już zakończone. Jedźmy tymi 7 zespołami i będzie spokój. Powiedziałeś, Darek, że serial trwa. I moim zdaniem on powinien już zostać definitywnie zakończony, skoro władze żużlowe powiedziały A, czyli nie przyznały stali licencję, czas powiedzieć B i spróbować odsunąć Ireneusza Nawrockiego od żużla. Ja sam przyznam, że początkowo wierzyłem jakby w ideę i pomysły, które gdzieś tam próbował do żużla przynieść,
Natomiast no, okazał się nierzetelną osobą i po prostu czas podjąć takie kroki, aby gdzieś tam ten żużel w Rzeszowie odbudować, ale już bez Ireneusza Nawrockiego. Nie, początek to był naprawdę bardzo fajny i tu nawet trzeba zaznaczyć, że to było trochę tak, że Nawrocki zapłacił znaczną część długów, bo to było tam grubo ponad milion, czy nawet 2 miliony. Okej, on to zrobił w formie pożyczki, no ale wiele osób tak robi w piłce takich Wiśle przykładów. Kraków no, ostatnio przecież. Wisła tak. Kraków, tak, tak. Przecież Cupiał cały czas zasilał, jeszcze poprzedni właściciel tam tak. Zasilał klub pożyczkami i Nawrocki zrobił to samo, czyli miał dobre wejście, ale potem coś się skończyło i w zasadzie no... Pieniążki się skończyły. Pieniążki to się na pewno skończyły. Aczkolwiek ja ostatnio widziałem, że jakieś dwie aukcje takie na stronie z nieruchomościami, gdzie są apartamenty, które właśnie pan Ireneusz sprzedaje. No 361, więc jak jeden sprzeda, to spłaciłby naprawdę takie, taką porcję długów, że to by wystarczyło. Mogłoby się znaleźć te pieniądze. Mogłoby się znaleźć. Tak. Tylko właśnie, czy to byłoby poważne, gdyby jednak z racji tego, no załóżmy, że faktycznie mu się uda, sprzeda jedno, drugie, jeden, drugi apartament, który wybudował, bo on w branży nieruchomości działa, to czy powinno się tak doraźnie jednak mimo wszystko spoglądnąć na niego łaskawie i dla jakiegoś świętego spokoju w imię jakiejś, nie wiem, wyższego dobra dać mu szansę? Wydaje mi się, że nie. Jeżeli klub raz nie dostał licencji, odwołanie zostało odrzucone i tak dalej, to o czym mówiłem, no to za rok. Jest rok, 12 miesięcy na to, żeby spróbować spłacić te długi. Niech klub wejdzie do ligi z pełnym budżetem, spłacony w pełni, w normalnej sytuacji, a nie próbować jednak, a może w lutym, a może jednak w marcu jeszcze się uda to zrobić, a może jednak w kwietniu. Nie, za rok. No, mam w ogóle takie wrażenie, że Ireneusz Nawrocki otoczył się niewłaściwymi ludźmi. On przychodził do tego żużla, trochę tak działał po omacku, nie znał środowiska. Być może gdyby miał koło siebie osobę, która już jest doświadczona, wie jak te realia wyglądają, być może inaczej by to wyglądało. Masz stuprocentową rację, jak właśnie zamieniłem kilka słów na ten temat z prezesem honorowym PZMOT-u Andrzejem Witkowskim, to się mnie pytał, a gdzie tam jest jakiś dyrektor, gdzie tam jest jakiś menedżer, gdzie tam jest jakakolwiek osoba, która ma o czymś pojęcie. No ale to jest, nawet jeśli założymy, że ten Marcin Janik jest świetny, rewelacyjny, to jest jedna osoba, tak? Zauważcie panowie, o profesjonalnym klubie. Zauważcie panowie, że też mnóstwo szkół zostało narobione samym żużlowcom, prawda? Żużlowcy są bez kontraktów, bezrobotni. Jeden bodajże znalazł zatrudnienie, reszta szuka pracy. Mamy koniec stycznia, oni są bez pracy, nie wiedzą, gdzie będą jeździć w przyszłym sezonie. No, to jest skandal. Ale pytanie, czy zawodnicy nie wiedzieli, z kim kontrakty podpisują? Przecież w środowisku głośno mówiło się, że Stal ma problemy. Ja będąc w roli zawodnika poważnie zastanowiłbym się, czy warto z tymi ludźmi podejmować współpracę. Być może nie miałbyś innego wyjścia, tylko klub, jedyny klub, z który Stal, który by ciebie chciał. Znam historię kilku zawodników, wiem, że wybierali pomiędzy różnymi klubami i wybrali Stal, czyli zrobili źle. Zawodnicy mają czasami dużą fantazję, a niestety no jest tak, że taki wniosek jakby z tego płynący, no to, że jednak ten proces licencyjny powinien być przed procesem kontraktowym. I no, ja wiem, że to być może by pewne rzeczy przesunęło i być może tymi transferami żylibyśmy nie na początku listopada, a w grudniu, ale dla dobra sprawy to chyba by byłoby zdecydowanie lepsze. W piłce nożnej w naszej ekstraklasie, jaka ona nie jest, nasza ekstraklasa, ale to wygląda tak, że do 31 bodajże marca kluby otrzymują licencję na kolejny sezon. To jest w porządku i to wygląda dobrze i to się sprawdza, poza oczywiście Wisłą Kraków ostatnio, ale to jest ekstremum. Ale 31 marca i albo masz pieniądze na to, żeby startować w przyszłym roku w Ekstraklasie, albo tych pieniędzy nie masz. Kuba, jeszcze jedno zdanie? Tak, jeszcze słówko, bo ja mam wrażenie, że Ireneusza Nawrockiego wykończył trochę ten Speedway Diamond Cup. On tam wpompował duże pieniądze i chyba się przeliczył. Ktoś mu chyba podpowiadał, że na takich imprezach można zarobić, a nie dość, że mieliśmy wpadkę organizacyjną, to jeszcze dużo funduszy poszło na ten turniej. Strasznie sobie zrobił czarny PR. No mnie zawodnicy teraz wysyłają SMS-y, że to tam w ogóle były krwawe diamenty, więc ja się boję aż, że tak powiem, faktycznie to sprawdzać, no bo to coś strasznego. Krwawe diamenty. Straszne. W każdym razie dziękuję naszymi gośćmi Przemysław Ofiara, Super Express. Dzięki. Kuba Czosnyka, WP Sportowe Fakty. Dziękuję bardzo. Dariusz Ostafiński, żegnam się z Państwem. Dziękuję.